Żurawie przenośne, diagramy udźwigu. Na początku należy wspomnieć, że żurawie przenośne to nie tylko żurawie hakowe na samochodach ciężarowych czy dostawczych, ale też żurawie leśne, czyli robiąc kurs na żurawie przenośne, zdobywamy też uprawnienia na żurawie leśne, czyli na przykład harwestery czy forwardery, czy po prostu no, żurawie na podwoziu samochodowym czy przyczepowym, ale z urządzeniem innym niż hak. Dodatkowo w tej chwili dostajemy również uprawnienia na żurawie przewoźne oraz żurawie stacjonarne. Przy żurawiach przenośnych na egzaminie państwowym UDT mamy szereg pytań dotyczących diagramów. Żeby dobrze zrozumieć temat, należy na początku odpowiedzieć sobie na pytanie, jak się czyta te diagramy. Tutaj mamy taki, że tak powiem, może nie do końca diagram udźwigu, raczej tabelę. Ponieważ tutaj nie ma pokazanej wysokości podnoszenia, mamy tylko napisany maksymalny udźwig w kilogramach oraz wysięg w metrach. Czyli tutaj widać, że na wysięgu 3,3 metra maksymalnie mogę podnieść 6600 kg. I tak dalej, aż na samym końcu mam wysięg 9,1 metra i tylko 2090 kg. Akurat to pytanie na egzaminie dotyczy nie samego diagramu, a raczej próby szczelności układu hydraulicznego. Jak powinno być wiadome z wykładów, próba szczelności układu hydraulicznego każdego urządzenia powinna być tak wykonana, żeby zawsze urządzenie było obciążone maksymalnie w danym zakresie. Czyli jakbyśmy robili ją tutaj, to powinniśmy mieć na haku 6600 kg na wysięgu 3,3 metra. Na egzaminie państwowym jedyna pasująca odpowiedź to zakres ostatni, czyli na 9,1 metra powinniśmy mieć 2090 kg, żeby prawnie zrobić próbę szczelności. Tutaj mamy już typowy diagram udźwigu. I teraz na tym diagramie powinniśmy umieć określić maksymalny udźwig. Mamy 17 500 kg. Maksymalna wysokość podnoszenia tutaj, no z tabeli mniej więcej widać 25 metrów. I maksymalny wysięg, czyli tutaj mamy 23 metry, tak by wychodziło z tego wykresu. No i teraz. Na dole mamy szereg różnych obciążeń, czyli widać, że udźwig maleje wraz ze wzrostem wysięgu, tak jak w każdym urządzeniu, na każdym diagramie jest pokazane. No i mamy na przykład 13 000 kg w tym zakresie, 9 400 kg w tym zakresie. Teraz, jaki to jest zakres, należy odczytać sobie tutaj. Z górnej linii, czyli na przykład mamy 6 metrów dla 9 400 kg. Im mniejsze obciążenie, tak jak jedziemy w tą stronę, tym większy może być wysięg. Jeżeli mielibyśmy na przykład pytanie, na jakim wysięgu mogę maksymalnie podnieść 2800 kg, czyli tutaj. No to patrzę sobie, jak ta moja linia przebiega. 2800 jest tutaj, ale maksymalny zakres tego jest to mniej więcej tak. Czyli mam jakieś 17 metrów. Dodatkowo należy umieć odczytać, na jaką wysokość mogę podnieść konkretne ładunki. Czyli mamy znowu tę naszą maksymalną wartość 17 500 kg i patrzymy sobie, jak wysoko mogę to podnieść. No, musimy sobie jechać tą linią gdzieś 17,5 i dojeżdżamy sobie aż dotąd. I mamy tutaj. Czyli maksymalnie te 17,5 tysiąca kilogramów mogę podnieść na 9 metrów, bo tak wychodzi tutaj z tego wykresu. Mając na przykład 5200 kilo, czyli tutaj,
Jadę sobie do góry tą linią i mogę podnieść to maksymalnie tutaj, czyli wychodzi mi 21 metrów. Na maksymalną wysokość, czyli tutaj nasze 25 metrów, mogę podnieść maksymalnie ładunek o masie 2800 kg. Należy tak to czytać. Mając 2800, czyli tutaj, jadę sobie do końca. Widać, że dochodzi mi to dotąd. I mogę to podnieść w całym tutaj zakresie również do góry. Każdy wyższy ładunek, no widać, że te linie zjeżdżają trochę niżej, żeby móc być tylko w tych zakresach, czyli na niższe wysokości mogę to podnieść. Ale z kolei każdy ładunek mniejszy, czyli na przykład 2400, 2100, 1920, również mogę podnieść na maksymalną wysokość, czyli tutaj. Mieści mi się w tym zakresie. Jeżeli byłoby pytanie, jakie są maksymalne parametry tego żurawia, no to mamy maksymalny udźwig 17,5 tysiąca. Maksymalny wysięg, mówiliśmy, 23 metry. Maksymalna wysokość podnoszenia 25 metrów. I na przykład maksymalny udźwig na wysięgu 12 metrów, czyli tutaj, no mamy idealnie 4100 kg. Weźmy sobie kolejny przykład. Tutaj mamy żurawia, którego maksymalny udźwig to 6020 kg. Maksymalna wysokość podnoszenia to 15 metrów. I maksymalny wysięg, czyli tutaj, to 12,5 metra. No i pytanie brzmi, jaki jest maksymalny udźwig na wysięgu, załóżmy, 10,5 metra? No czyli tutaj. Patrzę sobie. 10,5 metra. Do może muszę to zjechać jakoś w miarę równo. No i wychodzi na tej linii, a ta linia to 1610 kg. No i dość ważna kwestia jest taka, że na egzaminie z reguły przykłady są dostosowane do diagramu. Natomiast w życiu każdy operator będzie miał jakieś tam ładunki konkretne do podniesienia. To nie musi być koniecznie tak, jak tutaj mamy 4300 kg, a może to być na przykład 4500 kg. No i teraz niektórzy mówią, skoro to będzie 4500, to powinienem sobie jakoś proporcjonalnie przeliczyć ten tutaj odcinek, podzielić go i gdzieś tutaj, tutaj czy tutaj powinno być moje 4500. No ale nic bardziej mylnego. Ja takich rzeczy robić nie mogę. Ja mogę tylko i wyłącznie określać to na zasadzie tego diagramu, który widzę. Tak jak producent opisał. Skoro do tej linii mam 6020 kilo, a do tej mam już później tylko 4300, to 4500, mimo że teoretycznie byłoby gdzieś w tym przedziale, to dla mnie 4500 kilo mogę podnieść tylko do tego zakresu, gdzie jest 6020 kilo. Czyli tylko i wyłącznie w tym polu mógłbym podnieść ładunek wyższy niż 4300 kg. Analogicznie, jeżeli miałbym, tutaj mamy 3320, a ja miałbym do podniesienia 3500, to również muszę się cofnąć trochę, przedział poprzedni i 3500 mogę podnieść tylko w tym przedziale, gdzie jest do 4300. Ponieważ ja nie mogę wyliczać sobie jakichś tutaj odcinków, gdzie dokładnie by to było. Od tego, żeby mi to regulować, jest tak naprawdę ogranicznik obciążenia, zwany też ogranicznikiem udźwigu. To znaczy, jeżeli chciałbym wysunąć
za duże obciążenie ponad konkretny zakres, to ogranicznik obciążenia powinien mi je zatrzymać. Jeżeli przykładowo chciałbym wziąć ładunek 3800 kg i wysunąć gdzieś go no, w tym tutaj zakresie, to ogranicznik obciążenia powinien mi go zatrzymać mniej więcej na linii 4300. Oczywiście w realu tak to nie działa idealnie, ponieważ no, żuraw nie ma skokowego ubytku u dźwigu, to znaczy, że nie przeskakuje mu co 1000 czy 1500 kilo, tylko proporcjonalnie. Więc w życiu te nasze 3800 dojdzie być może gdzieś o, do tego punktu. Ale to już będzie nad tym czuwał ogranicznik obciążenia. Natomiast do potrzeb egzaminacyjnych nasze 3800 powinno zmieścić się w tym przedziale do 4300. Tak należy to czytać. Weźmy sobie kolejny przykład. Tutaj mamy takiego małego żurawika i ten żurawik ma udźwig maksymalny 890 kg na wysięgu 3,3 metra. Później udźwig spada do 620 na wysięgu 4,7 i na końcu do 450 kg na wysięgu 6,1 metra. No i teraz tak, maksymalna wysokość podnoszenia żurawia tutaj, czyli mamy 7 metrów. Maksymalny wysięg, no jest opisany tutaj, przy tym 450 to jest 6,1 metra. Na egzaminie jest kilka pytań z tym związanych, między innymi jaki jest maksymalny udźwig żurawia? No, 890 kg. Jaki jest maksymalny udźwig żurawia, załóżmy, na wysięgu 4 metrów? No 4 metry byłoby gdzieś, no powiedzmy, tutaj. No ale ja już przyszedłem ten przedział i jestem już teraz w tym przedziale. Czyli maksymalny udźwig w tym punkcie będzie taki. 620 kg. Jaki byłby maksymalny udźwig na wysokości 5 metrów. Wysokość 5 metrów, załóżmy. Tu mam 5 metrów, czyli to jest ta wysokość. Ta wysokość przechodzi nam przez ten przedział i ten przedział, natomiast ten pierwszy już niestety nie. Czyli maksymalny udźwig to będzie udźwig tego tutaj przedziału, czyli 620 kg. Tak należy to czytać, żeby to było jasne. Jeżeli byłoby pytanie, jaki jest maksymalny udźwig na wysokości 6 metrów, czyli tutaj, to znowu sobie patrzę, 6 metrów przechodzi mi tylko przez ten jeden przedział, czyli ten. Czyli maksymalny udźwig będzie taki, 450 kg. Tutaj no jest kilka pytań tego typu. Między innymi jest pytanie, jaki będzie udźwig maksymalny na wysokości 4 metry, czyli tutaj, i na wysięgu 1,8 metra, czyli o, tutaj. No i to akurat mieści się nam idealnie na tej linii. Czyli maksymalny udźwig będzie ten z pierwszego przedziału, czyli 890 kg. Przejdźmy do kolejnego diagramu. Tutaj znowu jest to nie tyle diagram, co tabela. Jakie są parametry tego żurawia? No, 6390 kg to jest jego maksymalny udźwig na wysięgu 3,4 metra. No i później znowu udźwig spada, wysięg rośnie. Na samym końcu mamy wysięg 11,1 metra. I udźwig tylko 1790 kg. Jeżeli ktoś miałby takie pytanie, na przykład, jaki jest maksymalny udźwig na wysięgu 7 metrów? No, 7 metrów będzie pewnie gdzieś w tym miejscu, bo tu mamy 7,2.
ale i tak maksymalny udźwig będzie taki jak na wysięgu 7,2, czyli w tym przypadku to będzie to 2820 kg. Czy można sprawdzić na przykład ogranicznik udźwigu ładunkiem o masie 2160 kg, czyli tutaj. Można. Ale trzeba by to zrobić na wysięgu tym, który jest na dole napisany, czyli 9,2 metra. Jak się sprawdza taki ogranicznik udźwigu czy też obciążenia? Bierze się ładunek maksymalny dla danego zakresu, czyli na przykład 2160 kg na 9,2 metra wysięgu, lub na przykład 3980 kg na 5,3 metra wysięgu. Zaznacza się odległość na posadzce, na terenie. Żurawia się tak rozstawia, żeby ładunek, który mamy na haku, był jak najniżej ziemi i wysuwa się do tego punktu wyznaczonego tą odległością. Oczywiście trzeba do tego raczej miary użyć. Jeżeli na tym punkcie, czy też no kawałek poza tym punktem, bo to nigdy nie będzie idealnie, żuraw nam zasygnalizuje przeciążenie, czyli będzie sygnał dźwiękowy, być może sygnał świetlny, oraz zablokuje nam ruch wysuwania wysięgnika w celu zwiększenia wysięgu oraz ruch opuszczania wysięgnika z reguły, to znaczy, że ogranicznik obciążenia działa w tym przypadku. I my możemy go sprawdzić, ten ogranicznik na tym oraz na tym zakresie, ale nigdy nie możemy go sprawdzać na zakresie ostatnim, ponieważ ostatni zakres to jest koniec pracy wysięgnika. Tutaj wysięgnik dalej się i tak nie wysunie. To nie będzie znaczyło, że on jest przeciążony, po prostu no, fizycznie dalej nie wysunie, bo się skończył. Także jeżeli ktoś chciałby sprawdzać taki ogranicznik w swoim żurawiu, zawsze w zakresie każdym, ale nie ostatnim. Taka jest zasada. Natomiast producenci sugerują, żeby poprawnie działający ogranicznik sprawdzić w kilku zakresach, powiedzmy w jakimś początkowym, w jakimś prawie końcowym, w zależności ile tych zakresów w żurawiu jest. Tutaj mamy tylko 5, to nie jest tak źle, ale w niektórych może być 20. Więc sprawdzajcie w kilku zakresach dla bezpieczeństwa. Przejdźmy do kolejnego diagramu. No tutaj mamy dość rozbudowany diagram, a raczej wykres. No i znowu zaczynając od początku. Maksymalny udźwig tutaj 9200 kg na wysięgu 2,5 metra. Maksymalna wysokość podnoszenia mamy tutaj. No w tym przypadku będzie to 16 metrów. Tak wynika tutaj z tej skali. 16 metrów. No i teraz maksymalny wysięg. Tu mamy taki podział. Wysięgnik jest, można powiedzieć, czarny całkowicie, czyli dotąd. I tutaj mamy wysięg maksymalny 12,25 metra i udźwig 1760 kg. A tutaj dodatkowo mamy wysięgnik dodatkowy i ten wysięgnik wysunie nam się na 18,65 metra, ale podniesiemy już tylko 880 kg. Co to znaczy wysięgnik dodatkowy? To znaczy, że albo jest to dodatkowa opcja dla danego żurawia, to znaczy, że ktoś zamówił sobie żurawia jeszcze z dodatkowo wysuwanym wysięgnikiem, ale częściej znaczy to tyle, że te sekcje ostatnie, takie jasne, czy tam te białe, to są sekcje wysuwane ręcznie. Tak też się w żurawiu zdarza. To znaczy, że ręcznie dodatkowo jeszcze odblokowuję stworzeń i wysuwam sobie sekcje, no i oczywiście wtedy udźwig już jest bardzo, bardzo mały. To są różne opcje. Albo mówię, dodatkowy wysięgnik zamówiony, albo ręcznie wysuwane sekcje. To akurat zależy. No i teraz tak, jaki jest maksymalny udźwig na wysięgu 8,2 metra, czyli na przykład tutaj, no widać, 2810 kg. Jaki jest maksymalny udźwig na wysięgu 12,2 metra, czyli tutaj, no
1760 kg. Czy żuraw pracuje na podporach? Przecież tak. I to maksymalnie wysuniętych. Tutaj jest to zaznaczone. Ogólnie żurawie zawsze powinny pracować na podporach, chyba że instrukcja eksploatacji mówi coś innego, ale bywają takie żurawie, gdzie podpory można wysunąć tylko w pewnym zakresie lub do końca. I na diagramach takich jak ten jest to z reguły opisane. Tutaj mamy napisane słowo max, to znaczy, że podpory są i muszą być wysunięte na maksa do końca. No i teraz pytanie brzmi, jeśli chodzi o wysokość. Na jaką maksymalnie wysokość mogę podnieść ładunek na przykład 5000 tutaj 530 kg? No patrzę, to jest ta linia. No i sobie tą linią tutaj jadę i jestem tutaj. Czyli wysokość odczytuję z tej skali, no będzie to jakieś 14 metrów. Należy pamiętać, że my tutaj idealnie co do paru centymetrów nie jesteśmy w stanie odczytać, tak patrząc na te diagramy, ale sugerując się odpowiedziami na egzaminie, powinniśmy wybrać zawsze wariant, który najbardziej nam liczbowo pasuje. Czyli tutaj ja mówię 14 metrów, być może na egzaminie byłoby to napisane jako 13,9 czy tam 14,1, ale jeżeli to najbardziej pasuje, to to jest właśnie ta dobra odpowiedź. A na jaką maksymalnie wysokość podniosę ładunek na przykład tutaj 2215 kg? No, jadę sobie tą linią, patrzę, dojechałem tutaj i dalej jadę do samego końca, czyli mogę to podnieść na nasze 16 metrów, czyli maksymalna wysokość. Czyli, żeby jeszcze raz to przypomnieć, zasada czytania tego jest taka. Jeżeli tu mamy jakieś zakresy, tu mamy na przykład zakres dla 9200, tu mamy zakres dla 6000 kg, tu mieliśmy nasz zakres dla 5530, no i później nam się pojawia zakres dla tego obciążenia, czyli 3790, przepraszam, i on jedzie o aż tak tutaj i do samej góry. Później znaczy to tyle, że każde mniejsze obciążenie, czyli te tutaj linie, również może być podniesione na samą górę. Ponieważ skoro na maksymalną wysokość tutaj podniosę 3790 kg, to każdy mniejszy ładunek tutaj z tych również mogę podnieść na maksymalną wysokość. No bo to tak nam logika nawet podpowiada. Jaki jest maksymalny wysięg tego żurawia zgodnie z pytaniami egzaminacyjnymi? No mamy tutaj 18,65 metra. Maksymalny udźwig tutaj 9200 kg. Taka jest zasada. Jeszcze dla takiego utrwalenia należałoby powiedzieć, że tutaj na tym diagramie mamy napisane 9200, to znaczy, że to jest maksymalny udźwig. Ale mamy też napisane znowu max 6000 kg. Co to tutaj dokładnie znaczy? Chodzi o to, że w tym przypadku tutaj instrukcja eksploatacji mówi nam, że dla konkretnego rodzaju haka, czyli tutaj takiego haka głównego, udźwig tego żurawia będzie wynosił 6000 kg, a dla sekcji jasnej, czyli tutaj znowu, będzie wynosił maksymalnie 1350 kg, no bo tutaj nam z tego to wynika. To dlaczego tutaj nagle maksymalny udźwig żurawia jest 9200 kg. Patrząc sobie na te 9200, o, to jest ten mały zakres. Fizycznie żuraw nie podniósłby takiego ładunku, ponieważ te 9200 mamy tylko no, w tym malutkim zakresie. On nawet nie jest w stanie złożyć się do takiej pozycji, żeby to wykonać.
tak naprawdę jedynym najbliższym realnym obciążeniem jest obciążenie 6000 kg, no ponieważ już widać, tu jest zakres dużo większy i tutaj żuraw takie ruchy może wykonać. Czyli to jest taka sama sytuacja jak w żurawiach samojezdnych, czyli tych tak zwanych dźwigach samojezdnych. Jeżeli ktoś kupuje żurawia, który ma udźwig 500 ton i mówi, ach, będę podnosił sobie 500 ton, super. Ten żuraw fizycznie nie podniesie nigdy 500 ton, ponieważ udźwig jego maksymalny oczywiście jest 500 ton, ale on jest tylko jak najbliżej, czyli przy sobie, czyli tak jakbyśmy mogli na tym diagramie nawet prześledzić, te nasze 9200 jest tylko na wysięgu do 2,5 metra, a on w sumie te 2,5 metra to ma nawet nie do końca wiadomo, czy złożony. Pewnie już będzie miał więcej, jak się ramię opuści. I teraz chodzi o to, że ładunek 9200 kg musiałby być bardzo mały, żebyśmy mogli go podnieść na wysięgu 2,5 metra. Raczej takie się nie zdarzają. Tak samo jak z tymi żurawiami samojezdnymi. Nie ma ładunków 500 ton, które zajmowałyby, nie wiem, 2 metry powierzchni. Raczej to jest niemożliwe. Dlatego kupując żurawia o dużym udźwigu, raczej należy liczyć na to, że będzie miał też, tak jak widać, duży wysięg, ja będę mógł po prostu podnosić dość znaczne ładunki na samym końcu. A tych ładunków tutaj początkowych nigdy raczej nie osiągnę. Dlatego nawet w tym żurawiu nie dałoby się sprawdzić ogranicznika udźwigu z masą 9200 kg, ponieważ na 2,5 metra wysięgu ja nie jestem w stanie taki mały ładunek znaleźć. To tak dodatkowo tylko, ponieważ na egzaminie o to nie pytają. Później mamy taki diagram, czy taką tabelę. No tu na egzaminie jest pytanie, jaki jest maksymalny udźwig tego żurawia? No 1000 kg, tak jak jest napisane. To o co chodzi tutaj z tymi kilogramami? No widać, że wysięgnik się wysuwa coraz bardziej. Im większy jest wysięg, tym mniejszy jest udźwig. I to tyle. Na maksymalnym wysięgu, czyli tutaj, możemy podnieść tylko 440 kg. Jaki to jest wysięg? No tutaj w metrach nie podają, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, jak widać, że są te części wysięgnika podzielone na takie sekcje. Tak jak tutaj widać. Te jasne punkty to są takie części sekcji. Czyli im więcej części danej sekcji wysunę, tym mniejszy mam udźwig. Wtedy no, nawet w metrach tego nie podają. Raczej to są stare zapisy, bo w nowych żurawiach zawsze jest to podane, ale w starych może się taki zapis zdarzyć. Czyli jeszcze raz, maksymalny udźwig 1000 kg. Tutaj mamy żuraw, gdzie znowu jest podany tylko wysięg, no i udźwig, nie ma tutaj wysokości, czyli jest to znowu taka tabela, ale tu mamy coś takiego jak 600T, 700T. Żeby było jasne na początku, to nie oznacza, że to jest udźwig 600 ton, 700 ton, to by było niemożliwe tutaj. To są tylko oznaczenia modeli. Niektórzy producenci, na przykład Palfinger, mając wiele modeli podobnych żurawi, mają na przykład jedną czy tam dwa rodzaje tabeli i ta tabela jest przymocowana czy tam nawet naklejona w formie naklejki na żurawiu i tam jest podział po prostu na modele, czyli tu mamy model 600T, model 700T, to mógłby być jakiś tam model 800T i tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych modeli ma, jak widać, inny udźwig. Tu mamy 1700 kg, tu mamy 2020 kg. No i to trzeba umieć odczytywać. Czyli jeżeli wy wiecie, że wasz model to na przykład 600T, no to ta część was nie interesuje, bo to jest już do innego modelu. I odwrotnie. No ale na egzaminie takie pytania dali i pytają tutaj też o konkretne rozwiązania modelowe. No więc weźmy sobie, odpowiedzmy na parę takich pytań. Na przykład, jaki jest maksymalny udźwig żurawia o symbolu 600T, czyli tego? 1700 kg. Jaki jest maksymalny wysięg tego samego żurawia? Będzie na samym końcu, czyli 10 metrów. A jaki jest maksymalny udźwig żurawia 700T? Tutaj 2020 kg.
Taka jest tutaj zasada. No i teraz pytanie brzmi, czy mogę żurawiem o symbolu 600T, czyli znowu tym, podnieść na wysięgu 6 metrów 850 kilo? Mogę. 6 metrów 850 kilo. A ile maksymalnie mogę podnieść na wysięgu 8 metrów w tym samym żurawiu? 8 metrów 630 kilo. I tak można by odpowiedzieć no, na każde pytanie tutaj egzaminacyjne. No, weźmy sobie jeszcze jakiś przykład, jeśli chodzi o 700T. Czyli model 700T, czyli ten dolny, znowu górną wartość możemy sobie skreślić, bo nas 600 już nie interesuje. Czyli model 700T, ile maksymalnie mogę podnieść na wysięgu 6 metrów? Patrzę sobie, 6 metrów, 1030 kg. Cała to jest filozofia tego. Zawsze należy sobie odczytywać jednostki. Tu mamy kilogramy, czyli tu będzie udźwig. Tu mamy metry, czyli to będzie wysięg. Czyli tu jest nasz wysięg, tak jak to widać nawet na rysunku. Tutaj u góry rysunek jest bardziej dokładny, czyli widać, że to w sumie nie jest idealnie 10 metrów, tylko jest 10 325 mm, czyli 10,3 metra. No, to tak już woli ścisłości. Czyli jeszcze raz, tych modeli, tak jak macie 600, te 700, te moglibyście mieć znacznie więcej. Nawet bywa tak, że na jednej tabeli jest 8 czy 10 różnych modeli i po prostu operator musi wiedzieć, którym modelem teraz pracuje. No przecież to raczej jest dość oczywiste, bo na to na tablicy znamionowej będzie napisane. A zresztą każdy musi się z instrukcją eksploatacji zapoznać, więc tu nie powinno być żadnych problemów. Dobra, weźmy sobie kolejny diagram. No i teraz tutaj mamy tak. Maksymalny udźwig 8065 kg. No ale znowu zobaczcie sobie, że o, to jest tylko w tym takim małym zakresie. Czyli raczej takich ładunków też bym tutaj nie podniósł. Maksymalny wysięg tego ciemnego obszaru, czyli tutaj 14,35 metra. A tego dodatkowego wysięgnika, czyli tutaj, to maksymalny wysięg będzie aż 20,7 metra, ale już udźwig jest tylko 445 kg wtedy. No i maksymalna wysokość tutaj, ja bym to odczytał pewnie jako 18 metrów, aczkolwiek tutaj na egzaminie bodajże napisali, że jest to 17,9 metra. No. Tutaj ktoś był akurat dość, powiedzmy, skrupulatny, czyli 17,9. Czyli maksymalna wysokość, maksymalny wysięg, maksymalny udźwig. To są nasze parametry. I teraz tak, na maksymalną wysokość, czyli tutaj, jaki maksymalnie ładunek mogę podnieść? No, patrzę sobie. To będzie ten ładunek. Gdzie ta linia do niego idzie. Czyli to będzie to. Czyli mamy 2220 kg. To jest maksymalny ładunek, jaki mogę podnieść na maksymalną wysokość. Później oczywiście wszystkie te mniejsze ładunki, czyli tutaj, również mogę podnieść na maksymalną wysokość. A na jaką wysokość mogę podnieść na przykład nasze 3460 kg. No patrzę sobie. To jest ta linia, czyli dotąd. Czyli tutaj. No to ze skali będzie jakieś 14 metrów. Tak należy to czytać. Weźmy sobie kolejny przykład. Ale jeszcze tylko tutaj zaznaczmy, że znowu praca na maksymalnie wysuniętych podporach, tak jak jest na tym diagramie napisane. No i tu mamy ostatni przykład. Niektórzy mówią dość trudny, no ale niekoniecznie. Najpierw maksymalny udźwig tutaj. 20 150 kg, przepraszam, 21 500 kg. Tylko oczywiście w tym
zakresie, znowu dość małym, czyli do 2,95 metra wysięgu. Maksymalny wysięg początkowy jest 16,15 metra, ale już całkowity z tym dodatkowym wysięgnikiem to jest tutaj 23,55 metra. Oczywiście, jeżeli na egzaminie dostajecie pytanie, jaki jest maksymalny wysięg tego żurawia, no to bierzemy ten maksymalny, który jest na diagramie opisany, czyli ten tutaj, 23,55, bo my nie wiemy, czy akurat ten model ma ten dodatkowy wysięgnik, czy nie. Tak zostało na diagramie opisane, więc takie wartości odczytujecie, zawsze te maksymalne. Czyli mamy 23,55 metra. I maksymalna wysokość podnoszenia tutaj. No, tutaj na egzaminie ja bym odczytał, że jest to jakieś 20,5 metra, bo tak by mi to ze skali wychodziło, ale tutaj bodajże ktoś odczytał trochę inaczej, odczytał, że jest to 20 metrów. No. Mniejsza o to, do tego należy się wtedy stosować. No i mamy pytanie takie. Jaka jest maksymalna wysokość podnoszenia dla ładunku 10 000, na przykład 940 kg, czyli tutaj. No to znowu jadę sobie tą linią i jestem tutaj. 16 metrów mniej więcej, tak z tej skali wynika, to było 16 metrów. Natomiast tam pytają, na jaką można maksymalną wysokość podnieść 6470, czyli to jest to nasze obciążenie. No, linia od tego idzie tak. No i teraz, co to tutaj znaczy? Co tutaj to za obszar jest? No jest jakby coś zakreskowane, ale jest napisane 6800. To znaczy, że w tym zakresie mogę podnieść 6800 kg. Akurat tak tutaj producent to określił. Czyli mogę również podnieść te nasze 6470, bo to jest przecież mniej niż 6800. Czyli te 6470 mogę podnieść na maksymalną wysokość, czyli dotąd, czyli na 20 metrów. Na jakim maksymalnie wysięgu mogę podnieść ładunek 3000 kg, czyli tutaj. No, mamy idealnie. 18,6 metra. To jest maksymalny wysięg dla tego udźwigu. Taka jest zasada. I znowu mamy podpory rozłożone maksymalnie, czyli tak żuraw może pracować. Tutaj znowu jest napisane maksymalny udźwig 21,5. Maksymalny udźwig na dodatkowym wysięgniku 3000. Tak to jest określone. Jeszcze można dać sobie jeden czy dwa przykłady, na przykład jaki jest maksymalny wysięg dla ładunku 4350, czyli na przykład tutaj, no, widzimy 13,9 metra. Taka jest zasada. I jeszcze raz, w ramach przypomnienia, jeżeli mówimy o tym, na jaką maksymalnie wysokość mogę podnieść dany ładunek, to najpierw zobaczmy sobie, jaki maksymalnie ładunek mogę podnieść na wysokość maksymalną. Czyli w tym przypadku ja widzę, że 6800 kg podniosę na maksymalną wysokość. Więc jeżeli dostaję pytania o obciążenia mniejsze niż 6800, czyli na przykład 6400, 70, 5220 i tak dalej, no to logiczne jest, że ja też mogę je podnieść tutaj na maksymalną wysokość, bo to jest mniej niż te nasze 6800. Jeżeli natomiast zostaje pytanie o wyższe obciążenia, czyli mamy tutaj 8200, 10, ponad 15, 21,5, no to wtedy muszę już jechać jakby tymi liniami konkretnymi, jak diagram pokazuje. No, tu będzie dla 8255, tu będzie dla 10940 i wtedy tutaj odczytuję sobie ze skali, jaka to jest wysokość. Na przykład dla tego 8255 ta wysokość będzie tyle, no czyli ja tutaj widzę jakieś 18 metrów.
Tak to należy odczytywać. Dziękuję bardzo.